Takiego widoku nie potrzebują. Kominiarze i bez tego wiedzą, kto czym pali w piecu. Nikt z nas nie ma w rękach żadnego rodzaju miernika i nie jest w stanie w 100% powiedzieć, czy palimy, czy tam był spalony jakiś odpad, którego nie wolno palić, ale na pewno jesteśmy w stanie ocenić prawidłowość palenia. Czy jest dobry opał, czy palony jest sezonowanym drewnem, jeżeli chodzi o kominki. Jesteśmy w stanie, tak jak mówię, osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie jest w stanie ocenić sposób palenia. A z ich obserwacji wynika, że nasza świadomość dotycząca tego, czym palimy w piecach, rośnie. Zaczynają się interesować dobrej jakości paliwem. Zaczynają krążyć po składach opałowych i dopytywać się, czym różni się jeden węgiel od drugiego. Zaczynają się interesować kotłami piątej klasy, które są wymienione w uchwale antysmogowej. Zaczynają się interesować i bardziej dociekać, kto czym pali, że śmieci nie dzielimy na te, które są palne w dzień i te, które są palne w nocy. Zdaniem kominiarzy tych zmian nie byłoby, gdyby nie samorządy. Dlatego postanowili wyróżnić honorową legitymacją Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego tych, których działania realnie wpływają na stan powietrza. Wśród nich znaleźli się m.in. prezydenci Katowic i Rybnika, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, Katowicka Straż Miejska i marszałek województwa. Ważna jest współpraca wszystkich instytucji i padły właśnie te słowa, że jest to dobra współpraca. Jest to ważne, żeby różne środowiska i różne instytucje właściwie siadały przy wspólnym stole i zostały wyszukane sposoby i metody na walkę z niską emisją. Jak podkreślali wyróżnieni, wiele już zostało zrobione, ale wciąż za mało. Czeka rozporządzenie o normach jakości paliw. To się wydaje dzisiaj najpoważniejsze. Dalej w naszych kotłach spalane są paliwa, pseudopaliwa, które spalane być nie powinny, a tylko dlatego, że można je najnormalniej w świecie kupować. Mimo że jest zakaz palenia, to nie ma zakazu sprzedaży. Sezon grzewczy właśnie się zakończył, ale problem smogu wróci za kilka miesięcy. Dobrze by było, żeby do tego czasu kominiarze mogli nagrodzić kolejnych samorządowców.